No hej, dzisiaj tak sobie pomyślałem, że sobie trochę poszlifuję bursztyny. Już się pobawiłem trochę na takim małym dzyndzlu. Mam wodę, ponieważ bursztyny i generalnie wszystkie kamienie szlachetne, no szlifuje się używając wody, maczając je w wodzie i po prostu na mokro się to robi. Tak samo mam okulary, ponieważ można dostać w oko tym obrabionym materiałem. No i mam sobie tą szlifiereczkę na przedłużeniu po to, żeby po prostu jak woda będzie, no jak będę moczył i pod wodą będę robił ten bursztyn, żeby mi nic nie kapało na prąd, na silnik, ponieważ generalnie prąd i woda to jest złe połączenie i tutaj macie podgląd na ten kamyczek. Pierwszym etapem, o tak, i ono tak wygląda, to jest kamień surowy, bardzo prosty, bez żadnych inkluzji. Tutaj to jest w ogóle chyba jakiś tylko brud. I pierwsze co zrobię to, no, korę. Pozbędę się kory. Czyli tej wierzchniej warstwy bursztynka. Tam z tyłu mi działa YouTube, bo teraz Duda gra no, chyba z Girim. Na Tata Steel. A że lubię szachy, to sobie słucham. No i lecimy z tematem. Bardzo fajnie się czyści. Spryknęło brudem. Ale to dobry znak. Okej, ludzie, ja wam pokażę końcowy efekt po jakimś czasie, jak już skończę, ponieważ to będzie trwało, no może trochę potrwać, godzinę, dwie, bo muszę o tą warstwę, to jest tak zwana kora, taka chropowata, i jej się trzeba pozbyć. Wtedy bursztyn będzie wyglądał, no, dosyć fajnie. Fakt, że straci swoją wagę, ale no, nam chodzi o to, by jak gdyby pokazać całe piękno, które się kryje wewnątrz tych pięknych quasi kamieni szlachetnych. No i jest bardzo piękny zapach. Bardzo fajny. Taki zapach świerkowy. No, a ja tymczasem się zabieram do roboty i widzimy się już, kiedy zobaczymy
efekt końcowy. Ja niestety to jest taki mój pierwszy, moje pierwsze podejście do prawdziwego kamienia, do prawdziwego bursztynu. No i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Trzymajcie kciuki. No okej, ja właśnie skończyłem szlifowanie, tylko że będzie malutki problem z tym szlifowaniem, bo to jest strasznie głośne. No i pewnie sąsiedzi też już są wykończeni remontem mojego sąsiada z góry, o którym też wezmę i niedługo na nagram filmik. Wkurw numer 3. No, a tymczasem zaraz wam pokażę tego bursztynka. Jak sami widzicie, masa tej całej masy bursztynowej jest na moich okularach i gdyby nie te okulary, to by się znalazła w moich oczach. Co przy takiej pracy informatyka oraz no generalnie każdej pracy, bo oczy są bardzo, bardzo potrzebne człowiekowi, jest bardzo potrzebne. Dlatego te okulary nie widzicie. Nie, jakieś nosowe fuły. No ale widać ten cały bursztyn. No i zaraz wam pokażę efekt. Dobra, bursztynek po wstępnym właśnie szlifowaniu wygląda tak. Tutaj fakt, że są jeszcze ślady, które by trzeba było sobie, no cóż, poprawić. Ale no, wygląda znacznie lepiej niż przed pracą. Jeszcze go wziąłem i wymaczyłem w zwykłym oleju roślinnym, po to, żeby pokazać tą fakturę, taką w miarę ostateczną. Ja jeszcze jutro nad nim będę pracował. Myślałem, że do piwnicy z nim zejdę, ale niestety w piwnicy nie mam prądu, więc będę musiał coś wymyśleć. Prawdopodobnie będę chodził do sklepu modelarskiego swojego właśnie niedaleko i gdzie oni po prostu mają odpowiednie miejsce, odpowiednią pracownię. No ale wygląda znacznie lepiej już niż wcześniej. Jeszcze tutaj muszę się pozbyć tego, ale to już no, jest na tyle późno, że już nie będę katował sąsiadów. I dzięki właśnie tej sztuce polerskiej można wyciągnąć nawet z takiego małego brzdąca, ile on ma 2 gramy miał przed tym, jak zacząłem z nim zabawę. I zaraz wam też jeszcze pokażę na lampce czołówce, jak wygląda. Okej, lampka włączona. Jak wygląda pod światłem? Znacznie, znacznie lepiej. Czekajcie, wyłączę tylko latarkę. Lampę. Sorry, że to takie. Okej, lampa wyłączona i patrzymy teraz. Okej. Może być. Tylko, że coś nie może złapać kontrastu. No i pokażę wam. Co za. Czekajcie. No i brawo, kolejny filmik, gdzie. O, super! Nie widzicie? I to jest w sumie jeden z tych bursztynków, które no, miały pójść na stracenie. I bardzo fajnie go wyprowadziłem. Jeszcze tutaj te rogi można zaokrąglić. Nie, taki fajny brzdąc. Się świeci fajnie. I jeszcze jak go wypastuję pastą polerską, tylko że nie wiem jak ją kupić, to muszę sobie sprawdzić. Spytać się. I teraz wygląda znacznie, znacznie lepiej. To już tak. Ekstra. I to w sumie jest taki pierwszy bursztynek wyprowadzony. Nie, czekajcie zaraz. Może. O. Fakt, że on jeszcze ma tutaj wiele takich skaz różnych. I w ogóle
No, powinienem jeszcze bardziej się tą korą zająć i wypolerować mocniej. No, ale taki podstawowy tutorial właśnie pokazał mi, jak efekt docelowy ma wyglądać. Ja on bardzo fajnie lśni. Tutaj jeszcze ma taką chropowatą powierzchnię, co można uznać za wadę, ale jak na pierwszy raz jest całkiem nieźle. Mogłem jeszcze zrobić z nim, no, nadać mu taki kształt już typowo jubilerski, ale to muszę właśnie znaleźć sobie miejsce, w którym mógłbym go na spokojnie sobie dziubać. Już bez wkurwiania sąsiadów. Bo sąsiedzi tak samo jak my, jak ja właśnie mają dosyć sąsiada z góry, który robi remont od, nie wiem, 15 miesięcy, czy iluś tam. Od bardzo dużej liczby miesięcy robi remont. No i ten bursztynek tak wygląda. Fajnie się. Czyli jest jakaś szansa, że będę potrafił to robić. Zobaczymy. Dobra, ludzie, trzymajcie się i hej.